Za moimi plecami znajduje się ulica Spacerowa. Jak widać, na niej powstaje właśnie nowa nawierzchnia asfaltowa. I to tędy już w najbliższy poniedziałek będą autobusy zjeżdżać w kierunku Wilanowa. Jak to powstaje na 3 dni przed dodaniem do użytku? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Wilanów. Witam Was tutaj, cześć, jestem Zanosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek Wilanów. Znajdujemy się teraz nad przystankiem Plac Unii Lubelskiej, a de facto jesteśmy nad Placem Unii Lubelskiej i to są ujęcia z dzisiaj. Więc w ekspresowym tempie pokażę Wam, jak wygląda budowa nowej ulicy Spacerowej i Goworka, które już de facto za 3 dni, bo w najbliższy poniedziałek, mają być z ruchem autobusów. Czemu aktualnie nie będą tutaj jeździć jeszcze samochody? Czemu to jest jednokierunkowe? Czemu tak długo trwa przebudowa Spacerowej? O tym wszystkim w dzisiejszym, jakże krótkim 10-minutowym filmie od tramwaju do Wilanowa, gdzie skupimy się głównie na ulicy Spacerowej i Goworka i na tych dwóch węzłach, tutaj na dole i tam też na tutaj na górze i tam na dole. No dobrze, to tak zaczynając od tego, co tutaj widzimy, to tak, po pierwsze w prawo, jakbyśmy tutaj skręcili, to byśmy pojechali do Metropole Mokotowskie, Rakowiecka tutaj się znajduje i tu też jest przystanek Rakowiecka w tym miejscu. Te przystanki cały czas są jako dwa osobne zespoły przystankowe. Domyślam się, że na sam koniec tej inwestycji one się połączą w końcu w jedną w całość, bo według mnie to nie ma sensu, żeby to były dwa osobne zespoły przystankowe. Natomiast co jest ważne, to jest to, że faktycznie to skrzyżowanie jest aktualnie martwe, jeżeli chodzi o ruch przez tory tramwajowe. Tylko i wyłącznie piesi mają taką możliwość. Samochody teraz tej możliwości nie ma, ale to się zmieni w poniedziałek, kiedy autobusy będą tutaj przejeżdżać. Przejeżdżać na dosyć ostrym zakręcie, bo jak macie tutaj odśnieżony ten fragment, to autobusy będą musiały go zakręcić i wjechać na przeciwny pas Spacerowej, a właściwie Goworka. Bo aktualnie ruch będzie, owszem, odbywać się na Goworka, ale w złym kierunku. Co to oznacza? Oznacza to, że autobusy będą jechać na jezdni w kierunku centrum Warszawy, będą po prostu zjeżdżać na dół w kierunku Gagarina. Zresztą za chwilę to zobaczycie, bo to jest dosyć pokręcone i nie będę ukrywać, że mogą być tutaj niezłe odjazdy, jeżeli chodzi o autobusy przegubowe, które typowo będą chciały się zgiąć i skręcić. To tak, zwróćcie uwagę też przy okazji na tory tramwajowe, które powstają w tym miejscu. No tory widać ewidentnie, które są aktualnie wykorzystywane. Reszta jest schowana ładnie pod śniegiem i de facto ich tutaj nie widać. Natomiast już w tym miejscu widać, że na Goworka powstał nowy tymczasowy przystanek autobusowy. Na razie taki drewniany na torach tramwajowych, ale już jest. Tu widzimy całe tory, które się rozejrzałem na ten wielki węzeł w tym miejscu. Widzimy też frędzelki, które nam pokazują, gdzie jest sieć trakcyjna, żeby w niej nie przywalić, jak to mówi się. Bo tu chodzi oczywiście o pojazdy budowy, żeby po prostu widziały, gdzie jest linia nadpowietrzna. No i z kolei w tym miejscu widzimy też kolejny przystanek tymczasowy, który został wysunięty, bo jezdnia ulicy Puławskiej tu się zmienia. No i co do samej Puławskiej, Puławska ma być oddana do użytku całkowicie, jeżeli chodzi o układ drogowy. No pomijając tam jakieś jeszcze inne bariery, które będą realizowane w ramach właśnie oddawania do użytku Goworka, no to sama Puławska ma być do końca tego roku już całkowicie przejezdna, jeżeli chodzi o wszystkie pasy, z tym, że ostatnia warstwa ścieralna ma się pojawić dopiero na wiosnę, chodzi oczywiście o względy pogodowe. Z kolei w tym miejscu widzimy, jak to będzie wyglądać już od poniedziałku. Jest przystanek tymczasowy i z tego przystanku będą faktycznie wszystkie osoby korzystały, jeżeli będą chciały wsiąść do jednej z 6 linii autobusowych. O układzie autobusowym powiem na koniec filmu. Natomiast tędy autobusy będą zjeżdżać na tej jakże pięknej ulicy. Nie będę ukrywać, że ten asfalt, zresztą za chwilę zobaczycie, który dalej się ciągnie, to jest po prostu czarny element na całym białym placu budowy. Wygląda to dosyć spektakularnie, bo de facto autobusy będą jechać po prostu przez sam środek placu budowy. I nie będę mówić, że nie, ale widoki z tych autobusów tutaj będą dosyć ciekawe. Jak będą wszystkie realizowane kolejne prace, to będzie wyglądać fenomenalnie, jeżeli chodzi o przejazd autobusem. A będzie jak to podziwiać, bo wszystkie autobusy jadące dalej w kierunku Wilanowa będą tędy teraz jeździć. Wszystkie 6 autobusów. No zwróćcie uwagę na tą ulicę. Czy to nie wygląda po prostu wspaniale? Ta jedna nawierzchnia tutaj się po prostu ściągnie przez sam środek placu budowy. No i teraz tak, jak widzicie, jest tylko i wyłącznie jedna jezdnia w tym kierunku, po jednym pasie. No aktualnie autobusy po tą jezdnią będą zjeżdżać w dół, więc taki trochę styl angielski nam tutaj się robi, ale spokojnie jezdnia docelowo będzie oczywiście w drugim kierunku, czyli w kierunku centrum Warszawy. Natomiast jak widzicie, tak już to widzieliśmy od dawna, jezdnia do góry będzie tylko i wyłącznie jednopasmowa. Jezdnia w dół będzie dwupasmowa. To jest duże utrudnienie, bo na przykład jeżeli samochód jakiś się zepsuje lub cokolwiek się stanie, czemukolwiek po drodze pod górkę, no to już będzie problem i tyle. Jakby nie będzie dało się tego po prostu objechać. Więc to jest jeden z takich aspektów, który faktycznie został trochę źle według mnie zaprojektowany i według Was w komentarzach też tak nie powinno wyglądać. Natomiast tutaj docierając już do samego węzła,
tu się będzie dosyć dużo działo, bo tu nawet będzie fragment wspólnego torowiska autobusowo-tramwajowego dla autobusów skręcających z kierunku sowieckiego. Więc taka ciekawostka. Autobusy ze spacerowej będą mogły właśnie wjechać na torowisko tramwajowe, ale jadąc w kierunku Gagarina będą jechać poza torowiskiem tramwajowym. Natomiast w tym miejscu to się dosyć dużo pozmieniało. Taki banan tu, nam tutaj trochę powstał. Banan. Natomiast co, o co właściwie chodzi? To tak, tam dalej w kierunku Sobieskiego to nie patrzmy, bo tu się dużo nie dzieje. Kładkę zlikwidowali, na razie to wszyscy mieszkańcy przeżywają. Natomiast jak się przekręcimy w drugą stronę, to pomijając to, że już od dawna jesteśmy przyzwyczajeni, że w tym miejscu Belwederska jest tylko i wyłącznie jednojezdniowa i to jeszcze jednopasmowa w każdym kierunku, to teraz jeszcze mamy zawiasy. De facto nam tutaj trochę tramwaje warszawskie chcą wprowadzić coś, jak było na budowie metra Bemowo. Będziemy mieli rondo? No nie wiem, chociaż w sumie chciałbym zobaczyć w tym miejscu rondo. Na razie ronda nie mamy. A dlaczego tak to wygląda? Ponieważ muszą powstać rozjazdy tramwajowe i cały układ tramwajowy na samym środku tego wielkiego skrzyżowania. To będzie realizowane przez najbliższe miesiące, bo na przełomie marca i kwietnia tramwaje mają już pojechać na Gagarina. No tak, przez te 4 najbliższe miesiące tramwaje będą, a właściwie tory tramwajowe na Gagarina będą czekać i czekać i czekać, bo tamta trasa jest całkowicie gotowa, tylko po prostu nie ma podpięcia jakkolwiek zresztą sieci tramwajowych, więc po prostu tramwaje nie mają jak tam dojechać. A te dwa przystanki w kółko by nawet tramwaj nie przejechał, bo tam nie ma podpięcia, jeżeli chodzi o energetykę, bo prąd jest zasilany z tramwaju do Wilanowa, który w tym miejscu powstaje. Więc siłą rzeczy tam nic nie pojedzie, no chyba, że machajkę sobie weźmiecie i drezną po prostu będziecie chcieli przejechać. Ewentualnie czymś spalinowym albo na wodór. Natomiast już tak mówiąc całkowicie realnie, to będzie teraz realizowane, jeżeli chodzi o sam środek skrzyżowania. Dlatego teraz tutaj wszystkie pojazdy jeżdżą tak dosyć ładnie na okrągło. Jeżeli chodzi o układ pasów, czyli oznakowania poziomego, no jest ono tragiczne w tym miejscu. Spróbujcie popatrzeć na te samochody i spróbujcie mi powiedzieć, które pasy są aktualnie poprawne, bo ja w tym miejscu, konkretnie przy tym przejściu dla pieszych, nie jestem w stanie tego powiedzieć. Wiem, jak to mniej więcej wygląda, ale jest to dosyć kiepsko zrobione. Wiem, że warunki są kiepskie, że to się wszystko ściera, ale powinno to być trochę mimo wszystko lepiej zrobione, bo de facto teraz kierowcy nie wiedzą, jak jechać. Z kolei patrząc w tą stronę, widzimy właśnie już te gotowe torowisko tramwajowe na Gagarina. Tu jest prawie całkowicie cała inwestycja ukończona. De facto wszystkie prace mają się zakończyć mniej więcej do końca tego roku. Film o tym jeszcze zobaczycie w tym miesiącu, więc nie będę tutaj się rozwodzić. No i jest wszędzie biało, całkiem ładnie się to prezentuje. Może nawet z dronem FPV tutaj się już pojawię, żeby zobaczyć, jak to wygląda i trochę z innej perspektywy pokazać. Bo już trochę się uczę i uczę latać. No oczywiście to nie jest takie łatwe, żeby faktycznie to wszystko opanować. Z kolei w tym miejscu widzimy właśnie rozjazdy, które w tym miejscu będą też poustawione, bo już stąd tramwaje będą miały wybór jazdy albo prosto w kierunku spacerowej, albo w kierunku Jana Sobieskiego, czyli w kierunku miasteczka Wilanów, skręcając w lewo. Natomiast tutaj widzimy jeszcze przystanek tymczasowy autobusowy, który powstaje po prawej stronie, bo to jest ta jezdnia, która będzie się zjeżdżać teraz na dół. I tam też powstaje tymczasowy przystanek przed skrzyżowaniem, aby faktycznie z autobusów dało się tutaj wysiąść. No i co jest ważne, to jest to, że aktualnie spacerowa i Goworka będzie dana do użytku tylko i wyłącznie dla autobusów. Czemu? A właściwie może dlaczego? Dlatego, że prowadziłoby to dosyć duży paraliż i duże utrudnienie, jeżeli chodzi o ruch samochodów osobowych. O co chodzi? Chodzi o to, żeby po prostu nie zrobiły się tutaj jeszcze większe korki. Wjazd tylko i wyłącznie autobusów przy aktualnym układzie ulicy po prostu będzie taki, żeby faktycznie tutaj się nie tworzyły korki, jeżeli chodzi o wyjazd z właśnie Belwederskiej, bo teraz to po prostu byłoby dosyć mocno ograniczone i dosyć mocno utrudnione. Dlatego, aby tak to nie wyglądało, będzie po prostu wpuszczony tylko i wyłącznie ruch autobusowy. Ale co dalej? Dalej to oczywiście będzie się zmieniać, bo najprawdopodobniej jeszcze do końca tego miesiąca, czyli do końca grudnia 2023, czyli do końca tego roku, ma być oddana do użytku już ulica Gagarina, a konkretnie połączenie ulicy Belwederskiej z ulicą Gagarina. I wtedy ma być oddana do użytku już faktycznie możliwość przejazdu z spacerowej w Gagarina. I wtedy, wedle zapowiedzi aktualnych, samochody osobowe również będą mogły jechać tą jedną jezdnią, którą tutaj widzimy, na dół w kierunku spacerowej. To na pewno zmniejszy korki, chociaż czy de facto to nie wiem, bo na odcinku Belwederska od spacerowej do dolnej są największe korki. Na Jana Sobieskiego tam dalej też są wielkie korki, ale mimo wszystko na odcinku Belwederska od dolnej do spacerowej są największe korki. Tam raz mi się udało nawet stać 40 minut jadąc w kierunku Wilanowa w autobusie, więc nie będę ukrywać, że chyba to jest jeden z ważniejszych i gorszych punktów zapalnych, które tutaj możemy zobaczyć. Więc tak wygląda, jeżeli chodzi o wszystkie terminy.
trochę pokręcone. No dopiero na wiosnę będziemy widzieć, czy to nawet na wierzchni na płaskiej, czy to już faktycznie duch tramwajowy na Gagarina. Musimy się uzbroić w cierpliwość, czemu tak to długo powstaje? Dlatego, że tutaj był przybudowany całkowicie ciepłociąg pod spacerową. On okazał się, że jest w zwykłym stanie, nie udało się go wcześniej dobrze zbadać. Przed rozpoczęciem budowy po prostu nie dało się zrobić w tym miejscu odkrywki, bo tutaj był zbyt duży ruch samochodowy i nie było po prostu takiej możliwości. A kiedy go zbadano, to wyszło, że po prostu trzeba go całkowicie przebudować, a właściwie wyburzyć i postawić od nowa. Dlatego tak to wszystko postępuje i tak cały ciepłociąg, który został tutaj przebudowany, całkiem szybko został zrealizowany. Jak na tego typu inwestycje, całkowicie tylko wakacje. Jakie autobusy będą teraz jeździć spacerowo i Goworka? I już tłumaczę. Teraz to będą linie autobusowe jadące oczywiście tylko i wyłącznie w kierunku Wilanowa. 501, 519, 522, 131, 167 i 168. Pozostała linia autobusowa na pozostałych trasach będą jeździć po staremu. Tymczasem, jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Zachęcam też do Was do dołączenia na grupę Co u tramwajów warszawskich na Facebooku, do której macie link w opisie. Tam wymieniamy się informacjami, różnymi newsami o tramwajach warszawskich i też ja co jakiś czas wrzucam zdjęcia z budowy. Choć wiem, że ostatnio ich nie było, bo nie mam zbytnio na to nawet czasu, bo filmów jest dosyć dużo, a nie będę ukrywać, że trochę mnie studia zaczynają teraz też dociskać, jeżeli chodzi o licencjat. Tymczasem pozdrawiam wszystkich patronów Awiznosza i nie będę na otwarciu ani WKD do Milanówka, które będzie miało miejsce w niedzielę, ani na otwarciu LK7 na nowych przystankach kolejowych, bo po prostu na to nie mam czasu i będę jeździć wtedy tramwajem i będę mieć zupełnie inne atrakcje. Więc niestety wybaczcie, ale pojawię się tam później, najprawdopodobniej w poniedziałek. Cześć!